budowanie siebie czy poszukiwanie siebie? Bo to jest dla mnie ważna kwestia. Ja to samo pytanie zadałem Rafałowi i Rafał oczywiście mówi o tym, że my siebie budujemy. I teraz jak ty rozumiesz to pojęcie albo jak ty uważasz, że czy my jako ludzie, czyli ludzie, którzy starają się w jakikolwiek zbudować mindset albo go odnaleźć, czy my powinniśmy skupić się na tym, żeby poszukiwać tego, co jest dla nas dobre i to testować, czy bardziej budować siebie w oparciu o jakieś czynniki? Ja myślę, że jedno i drugie, bo jak się wywaliłem biznesowo 10 lat temu, to wydawało mi się, że muszę odnaleźć coś nowego. A to w sumie chodziło o to, żeby zobaczyć, jakie lekcje były, jakich lekcji doświadczyłem wcześniej i na tym zbudować na nowo. Czyli takie poznanie siebie i budowanie na tym, co odkryłeś, czyli stwarzanie na tym, co wcześniej poległo, czyli wiesz, wyciągnięcie wniosków z przeszłości i zbudowanie tego w inny sposób, czy odnajdywanie. Czy fajnie jest działać, doświadczać i zauważyć jakieś nowe rzeczy i to odkrywanie dzieje się przez to, że robisz coś i zauważasz coś. Hej, mam predyspozycję w tę stronę, albo to mnie interesuje, albo przy tej aktywności mi mocniej bije serducho, że chcę do tego dążyć. To czynność mnie ciekawi w ogóle. No więc stwarzanie, budowanie, ale też elementy odkrywania są na pewno. Bo też robiąc różne dziwne rzeczy. Boże, sprzedawałem kukurydzę na plaży w Mielnie. Pracowałem jako kelner w prestiżowej restauracji w Londynie. Zbierałem ślimaki. Miałem firmę, agencję reklamową. Robiłem eventy. Wydawałem książki. Podróżowałem. Przez rok nie mieszkaliśmy w ogóle w Polsce. Byliśmy takimi podróżnikami po całym świecie wtedy. Doświadczałem różnych rzeczy i zauważyłem, o, to mnie interesuje. To mnie ciekawi. O, to jest fajne. No. Więc odkrywanie przed tego, jak można żyć w inny sposób. Czyli ja nie chcę żyć w domu, w którym ważniejsze jest sprzątanie domu niż spędzanie czasu razem w tym domu. Albo w którym ważniejsze jest sprzątanie niż pracowanie. W momencie, jak nagrywamy ten podcast, to moja żona pracuje obok, a u nas w domu jest pani, która sprząta u nas dom cały. Ja nie chcę musieć wybierać, że no wiesz, słuchaj, Marek, nie mogę ci, bo ci odkurzam. Albo w sobotę nie mogę pójść gdzieś tam, bo mamy sprzątanie w domu na przykład. Albo że kłócę się z żoną o sprzątanie w sobotę, bo ona mi każe trzepać dywany, a ja mówię, że nie się sama trzepię. Takie dyskusje normalne. Albo widziałem wczoraj u sąsiada przychodząc, wyszła żona i pyta męża, co robisz? Koszę trawę. Nie widzisz? Wiesz, jest takie dziwne dyskusje. Jak wiesz, jak nie będę się wprost na pytanie odpowiadał, to mów, nie? Bo ja mam wrażenie z tą, że daję ci odpowiedź 3 sekundy jednozdaniowe, a później taki szerszy komentarz, który chyba trochę wyjeżdża poza twoje pytanie. Kompletnie mi to nie przeszkadza, wręcz jest to bardzo dobre, bo daje mi perspektywę pytań, które mam i perspektywę tego, o co je rozbudować jeszcze, bo jakby, wiesz, dla mnie ten element poszukiwania siebie to, co ja przerabiałem jako osoba poszukująca siebie, to pamiętam, jak w 2017 roku zacząłem pracować w końcu na jakimś wyższym poziomie i udało mi się jakby wejść w tej grze biznesowej, w biznesie dietetyki na level wyżej, czyli level up zrobić dosłownie. I był taki moment, w którym ja jeżdżąc na różne szkolenia, na różne eventy, targi, miałem nagraną płytę CD z fragmentami motywacyjnych przemów i ściągałem je ze strony na YouTubie, która nazywa się, czy tam od osoby prowadzącej kanał, która nazywa się Malingan Brothers. Oni robią takie wyrywki tych największych umysłów biznesowo-motywacyjnych, czyli tam Tonego Robinsona, Gary'ego V, czy chociażby właśnie Ferisa, czy Simona Sainka i tak dalej, i tak dalej. I wrzucają do tego taką bardzo klasyczną muzykę. Znaczy z Transformersów, nie? Jakieś takie rzeczy, no. Dokładnie. Oni to ten jakby producenci nazywają się Two Steps from Hell. I to jest taka muzyka typu Gladiator, dwóch walczących. A tak. Hans Zimmer, no. I ja jeżdżąc tym autem słuchałem, czy nawet samych przemów Arnolda, tak, że kultowy tekst, jeżeli śpisz 6 godzin na dobę, to no jeżeli ktoś ci odpowiada, że śpi 8 godzin na dobę, to odpowiadasz mu, że musi spać szybciej. Tak? I
to był taki element, gdzie ja realnie skupiałem się faktycznie na poszukiwaniu tej drogi i wtedy miałem wrażenie, że to było takie gogincowanie. To teraz używam słowa gogincowanie, czyli tak naprawdę to był moment, w którym byłem bardzo zmęczony tym, co robię, bardzo zmęczony tym, ile robię, natomiast miałem w głowie ten właśnie mental, że muszę to robić, bo ja dalej nie wiem, co ja chcę robić i muszę znaleźć siebie, tak? I później to trwało chyba do 2019 roku, kiedy trafiłem właśnie na Rafała i po pierwszej rozmowie z Rafałem od razu było, wiesz, cały plan gry został wywrócony i powiedział: Marek, ale nie, to poszukiwanie siebie jest, wiesz, dla tam takich i takich, nie? Ty masz siebie stworzyć. Bo poszukiwanie może nie gwarantuje tego, że znajdziesz, nie? Jak stwarzasz, to jest większe podobieństwo, że to zrobisz, że ten garnek ulepisz, a nie, że szukasz tego garnka idealnego. No, no. Tak. I moje pytanie dla ciebie jest, jakbyś mógł powiedzieć, jakie trzy cechy w kontekście budowania siebie, na które osoby poszukujące swojej drogi powinny zwrócić uwagę, żeby wybudować te cechy, albo na czym się powinny skupić, żeby jakby zamiast szukać tej drogi, szukać tego mindfulnessu i szukać ayahuaski, DMT i innych opcji, żeby poznać te większe byty i zweryfikować w ogóle, po co my żyjemy, to czy są takie w twojej ocenie trzy elementy, cechy charakteru? Wiesz co, jasne. Pierwsze słowo, jakie mi się pojawia, to jest to doświadczanie, czyli zbieranie różnych, różnorodnych doświadczeń. Te, które wymieniłem wcześniej, są absolutnie odjechane. Ale okazuje się, że mi praca w Londynie w tej restauracji pokazała na przykład, że hej, istnieją ludzie na świecie, których stać jest na to, żeby wydać 500 funtów na kolację dwuosobową. I to nie była restauracja gwiazdkowa Michelin. Myślę sobie, kurczę, albo przychodzi na kolację Colin Firth, ten, który, no taki aktor brytyjski, mocno znany, albo Hugh Grant. I podajesz mu ten talerz z jakimś tam daniem, on się odwraca, mówi thank you so much, nie? Wiesz, że dla niego nie jesteś nikim, bo nie istniejesz, po to podajesz mu talerze, a wiesz, że są ludzie, których stać na to, żeby takie kolacje sobie pójść. Więc powiedziałem sobie wtedy, te talerze podając, że ja chcę mieć takie życie, żebym mógł jadać w fajnych restauracjach, żeby było mnie to stać. Ale nie, że sobie pójdę raz w roku jako święto, tylko że jak będę chciał pójść dzisiaj, to pójdę sobie dzisiaj. A nie, że na to będę odkładał, na urodziny pójdę na jakąś wypasioną kolację. Albo też etos pracy, że jak zapierdzielasz, no to te rzeczy wychodzą. Albo samo znalezienie tej pracy w Londynie. Ja przez 2 tygodnie łaziłem od restauracji do restauracji, pukałem, pytałem, czy potrzebują kogoś do pracy jako kelner. Bo tak sobie wymyśliłem. Stworzyłem sobie wizję taką, że ja chcę być w wakacje kelnerem w Londynie, żeby się nauczyć języka. Okazało się, że można się było uczyć języków, tak, ale francuskiego, hiszpańskiego, portugalskiego, bo takie nacje były moimi kolegami i koleżankami pracy, ale to była ciekawa przygoda. Jak teraz widzę dzieciaki, które siedzą w domu w wakacje i utrzymują ich rodzice i nie chcą poeksperymentować, no to jest słabe, nie? Bo rosną często pasożyty. Z drugiej strony, co jest złego w tym byciu pasożytem u swoich rodziców? No to, że jak coś się wydarzy i już ten rodzic nie może dowozić pieniędzy, to jest problem wtedy. Że taki jest opóźniony start w życie tego dziecka, które ma 26 lat na przykład. Więc doświadczenie. Doświadczenie, eksperymentowanie, nauka sprzedaży, określenie sobie, co chcesz, jak chcesz i szukanie sposobów na to, żeby to odnajdować, albo kompletowanie odpowiedzi na swoje pytanie z różnych miejsc. Czyli ludziom się wydaje, że wpiszą Google'a, jak coś zrobić i że to będzie dla nich idealny scenariusz, a wychodzi, że to jest kwestia zbierania informacji z różnych miejsc i z tego budowania swojej układanki. Czyli wiesz, trochę weźmiesz sobie od Marka Fischera, trochę od Mazura, trochę od Osmana, trochę od Ferisa. Okej, dobra. I teraz działam. Czyli dla mnie książka 4 godziny na tydzień pracy była ważna, Ferisa, ale nie dlatego, żeby założyć firmę z suplami, które są do shippingu obsługiwane, ale żeby zobaczyć, hej, można pracować mniej i mieć czas na inne rozrywki, żeby te emerytury nie były w czasie odsunięte. No i dzięki temu na przykład w momencie, gdy stracimy wszystko, taka ciekawostka, lat temu 10 czy już 9, no to miałem mnóstwo czasu, nie miałem pieniędzy. No to mówię, jak nie mam pieniędzy, a mam czas, no to czemu by nie podróżować z plecakiem za grosze?
czyli jakiś bilet do Norwegii za 2 euro, bilet do Wenecji za 10 euro i w plecach tani hostel i to były super przygody, które zestawione ze spaniem w super fancy hotelach często wypadały lepiej niż, wiesz, lotnisko, taksówka, pięciogwiazdkowy hotel, lokal ci otwiera drzwi, cyk, 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 bum, bum, wszystko masz. A te, wiesz, jedzenie jakiejś sałatki z marketu na rogu kanału w Wenecji z widokiem na zachód słońca, to były super ciekawe rzeczy. No.